Jak usłyszałam, że jest trzeci egzamin, to mi się już właściwie tak nie do końca chciało pójść, bo ja już przegrałam przecież, ja już wszystko przegrałam. Ale chłopcy powiedzieli, Edi, już nie masz nic ze stracenia, no to sobie spróbuj jeszcze. No to trudno. I ja poszłam, weszłam do tej sali taka bardzo zrezygnowana, to znaczy pogodzona z przegraną. Usiadłam sobie wygodnie, bez myślenia o czymkolwiek. Zrobiłam ten test, tak jak szedł po kolei, kolejne pytania. I już trzeba było wyjść, nie? I po prostu tak bardzo nie wierzyłam w to. I byłam tak oszołomiona, zmęczona wysiłkiem psychicznym. Jak wyszłam z tej sali, przysięgam, że nie czułam nóg. To było coś niesamowitego, po prostu mój szok i radość wszystkich, to było coś niesamowitego. No Edi, na to czekaliśmy. Miałam takie łzy szczęścia, no po prostu coś pięknego.